Postmodernistyczne zachowania miłosne to spektakl lekkiego teatru przenośnego w reżyserii Mirosława Orzechowskiego. Sztuka jest brutalnym opisem emocji osób, które wchodzą ze sobą w relacje miłosne i, jak podkreślają twórcy, mogłaby być elementem przedmałżeńskiej edukacji. Łóżko już zimne i trzeba je nagrzewać od początku. Moje sztuki to kilka grup tematycznych. Jedne są takie, które polityką się zajmują, nie konkretną polityką, tylko w ogóle polityką, życiem społecznym. Są rodzinne takie, gdzie zajmują się relacjami wewnątrzrodzinnymi i pomiędzy bliskimi sobie osobami. I ta sztuka należy do tej grupy. Jest mi bardzo bliska ze względu na to, że piszę o bliskich mi osobach. Jak stawałam z takim twarzą w twarz, to się modliłam, żeby to nie było jakieś cudo, ktoś wyjątkowy i tak dalej, ale żeby był normalny, nie pokręcony, nie ogier, nie za bardzo kostropaty i tak dalej. Jest to spektakl o relacjach męsko-damskich, czyli bardzo taka delikatna materia obecna w życiu każdego z nas. Przygotowania trwały bardzo długo, były bardzo intensywne, szczególnie w tym ostatnim tygodniu. Dołożyliśmy starań, żeby zabawić Państwa przez te półtorej godziny, które przed nami. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj do nas dołączą, będą zadowoleni i zapraszamy na kolejne spektakle. 8 kwietnia w piątek oraz 27 maja, czyli zaraz po Dniu Matki, o godzinie 19 w Chorzowskim Centrum Kultury. Wszyscy go mieli za zdolnego, ale niespełnionego poety.